Hej chłopaki, hej dziewczęta, panny starsze i młodsze, panowie. W dniu dzisiejszym testowałem i razem degustowałem z wami piwo łowickie, czyli piwo w stylu American Amber Ale 12,5 plato, które, jak już powiedziałem, szło trochę w stronę wytrawności. W tym klipie też króciutkim powiedziałem, że będę testował za chwilę Amber Ale'a, ale New Zealand Amber Ale'a, i tak to się też dzieje. Etykieta, która bardzo mnie urzekła, browar KMK Białystok. Znajdziecie piwa tego browaru na moim kanale. Bardzo mi się podoba ta etykieta. Piwo nazywa się Pacific. Ona jest taka trochę jakby pusta, ale słuchajcie, jest piękna, pusta i pełna. Mamy tutaj skaczącego człowieka do Pacyfiku. Ma klimat New Zealand Amber Ale. Skacze, oddaje się żywiołowi powietrza, a za chwilę obejmie go żywioł wody. No i mam nadzieję zanurzyć się równie w ładnym, pięknym oceanie chmielów nowozelandzkich. Lekka poprawka etykiety, coraz więcej informacji, to jest wielki plus. Aczkolwiek one są tak słabo czytelne, ale jak na browar domowy. Tutaj jeszcze pieczątka na kapslach, czyli słuchajcie, no kapsle dedykowane KMK. Także robcie się stara. Jeżeli chodzi o ekstrakt 14 BLG, 5,4% alkoholu, 45 IBU, woda, słody pale ale, monachijski i bursztynowy oraz karmelowy, czekoladowy, chmiele Magnum, Waimea, Pacifica, Palisade, drożdże, Wyjazd, 1084, data butelkowania 22 czerwca 2014. Najlepiej spożyć w ciągu 4 miesięcy od powyższej daty. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Mamy końcówkę sierpnia, dokładnie 20. Pamiętajcie wobec tego oddaniu należnego podatku państwu. Wpicie 5, a my oddamy butelkę jak zwykle zalana pod korek, to jest niesamowite. Piwo przejechało ze mną parę set kilometrów, wobec tego jest delikatnie schłodzone, ponieważ korzystając jeszcze, chciałem wykorzystać dzień i ładne światło, wobec tego nie do końca jest schłodzone, krótko mówiąc, o to mi chodzi. Więc będzie miało prawo wyjść, ale nie wychodzi. Kolejny wielki plus. No i muszę wam powiedzieć, że aromaty na dzień dobry, chociaż nie jestem jakimś butelkowym wąchaczem, bardziej mi odpowiadają niż aromaty piwa łowickiego. Czyli chmiele nowozelandzkie, chmiele nowozelandzkie robią trochę lepszy klimat według mnie. Piana piękna, ona nie jest biała, nie jest może jakoś super obfita. Chociaż zobaczcie, no źle powiedziałem. Proszę, jednak jest obfita, pół pinty nalane. Ja wam zbliżę. Proszę, piana bardzo drobna, bardzo ładnie zbudowana, nie wygląda na pianę nietrwałą. Piwo w kolorze... piwo jest mętne, piwo w kolorze Amber Ale'a, czyli ciemny bursztyn. Chociaż wy tego nie widzicie, bo jak zwykle patrzycie pod światło. Ale no cóż, to piwo tak naprawdę jest jaśniejsze. Musicie mi wierzyć. Chcę złapać trochę stawku, który jest tutaj. Sorry za takie palcówki. No słuchajcie, zdecydowanie chmiele nowozelandzkie w tym wydaniu pachną bardziej i bardziej amerykańsko niż w piwie łowickim. Tam chyba zdecydowano się i w stronę lasu, żywic i tak dalej. Tutaj w
ciekawa kombinacja zapachów, bo i czuję, chociaż to nie jest sachti, ale czuję jakieś właśnie igiełki, sosny, pędy sosny, o, owoce jałowca, coś takiego. No ale czuć też słody karmelowe, trochę czekoladki. Całkiem przyjemne odczucia, aromatyczne. Jeżeli chodzi o wysycenie, no nikt nie jest żadnym szkłem degustacyjnym, ale bardzo wygodny w podróży, ponieważ rzadko się tłucze, co mam już obcykane. No wysycenia nie widzę, wobec tego jedziemy z tematem. Uła! Uła! Hmm. 45 IBU. No to jest jeden z przypadków właśnie piwa domowe, a są takie, a nie inne, że tu czuję coś więcej niż 45 IBU. I to na dzień dobry. Za to kompletnie nie czuć alkoholu. Jest coś ściągającego, jakieś takie lekko garbnikowatego w tym piwie. Wysycenia. Słońce już zaszło, więc Holender nie widzę. Ale na tle czystego nieba nie widzę pracującego wysycenia, które z kolei przy przełykaniu ono się pojawia. Podkreśla trochę znowu, ale taki nijaki styl Amber Ale'a podkreśla wytrawność i bardzo dobrze. Jak już powiedziałem, coraz bardziej mi się ten styl podoba. Takie rośnie u mnie weto przeciwko kolejnej IPie rzemieślniczej albo kontraktowej. Myślę, że jest to ciekawy kierunek. Nie jest źle. Może ten kierunek nadały płynne drożdże u Jasta. Tak się teraz zastanawiam. Ciekawe, czy to są drożdże ze startera, czy gęstwa zebrana po innym piwie. Reasumując, słuchajcie. Aromaty według mnie ciekawsze, inaczej, bardziej odpowiadają mi w piwie Pacific browaru KMK. Wiem, że nie widać z daleka, niż w piwie Łowickim z browaru Bednary. Chmiele bardziej mi odpowiadają, ale może dlatego, że po prostu używam takich chmieli jak właśnie Grand Bullet, Ballet, jak Topaz, ta, nie wiem jak to się wypowiada, Waimea? To są ciekawe, takie kwiatowo-amerykańskie chmiele i to oddają w smaku. Takie niby to żywica, niby to takie płatki kwiatka też są lekko gorzkie, chociaż wyglądają słodko, są żółte i tak dalej, ale mają taką w sobie wbudowaną, że tak powiem, wytrawną goryczkę. W tym piwie jest to samo, piana jest bardzo trwała, lacing jest fajny. I generalnie myślę, że bardzo udane piwo, kolejne piwo udane browaru KMK. Kolejny udany eksperyment. Chyba do tej pory wydaje mi się najlepsza etykieta tego browaru. Podoba mi się pustka, a zarazem złożoność i skomplikowana. Skomplikowana. To jest dziewczyna. Ciekawe, kto to jest. Podoba mi się ta etykietka. Coś do niej czuję. Natomiast piwo jest ok. Nie ma jakichś większych elementów skażenia, także myślę, że zaliczyło test. Spokojnie wypiłbym je, poleciłbym je, dałbym je komuś na przykład, czy na przykład, nie wiem, komukolwiek, komu bym chciał pokazać, jak powinno smakować piwo domowe, a więc jest dobrze. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Może takie piwa były w sklepie. Straciłbym pozycję youtubera, tak? Dzięki kompaniom piwowarskim mam zapewnioną robotę.